Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszych rozmowach niedokończonych, części pierwszej. Dzisiaj mamy mnóstwo gości, z czego się bardzo cieszymy. Już kamera pokazuje naszych zacnych gości dzisiejszych. Witam księdza Infuata, księdza doktora Jana Sikorskiego. Witam serdecznie, cieszę się z obecności tutaj. Ze wzajemnością. Witam ojca doktora Jana Dezydariusza Pola, franciszkanina. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże, ojcze. Witam panią Annę Stranc. Szczęść Boże. Tak, zaraz powiemy, kto jest kto, ale na razie osoby. Pan Tadeusz Kuczun. Szczęść Boże. Witam panie Tadeuszu, szczęść Boże. I pan Przemysław Gorzelak. Szczęść Boże. Państwo są zaangażowani w duszpasterstwo więźniów. Tematem naszych rozmów dzisiejszych jest to uczynek miłosierdzia, tak możemy go nazwać, no bo tak to jest, więźniów odwiedzać. To jest temat naszych rozmów. I teraz nasi goście są zaangażowani od lat w duszpasterstwo w więzieniach, tak można chyba to powiedzieć, czy więźniów. Ksiądz Infuat, ksiądz Jan Sikorski jest założycielem Bractwa Więziennego. Ksiądz ojciec Jan jest dyrektorem Biura Naczelnego Kapelana. Pani Anna jest prezesem Bractwa Więziennego Samarytania. I panowie, pan Tadeusz i pan Przemysław są zastępcami prezesa, czyli zastępcami pani Anny, domyślam się. A więc wiemy, kto jest kto. Drodzy Państwo, dzisiaj przypada Dzień Modlitw za Więźniów. To jest taki dzień w Polsce przeżywany. Skąd taki dzień? O co w tym dniu chodzi w takiej inicjatywie? Najpierw trzeba powiedzieć w ogóle, jak to duszpasterstwo więzienne, skąd się to wzięło. Bo to za komuny absolutnie nie było tego, niemal wcale, tak symbolicznie coś tam kombinowali. Ksiądz Jan zaczynał już w tych czasach to te prace. Już tak na przełomie, na przedwiośniu powiedzmy, tak sobie zaczynałem. Natomiast u mnie to się zaczęło od tego, że poszedłem do więzienia, poproszony, żeby pójść w Boże Narodzenie tuż po internowaniu. I proszono mnie, czy pójdę w pierwsze święto Bożego Narodzenia. Czy mogę ojciec był też, internowany. Nie. Ja nie byłem internowany, tylko akurat znalazłem się w kurii i biskup mówi, no słuchaj, byłem ojcem duchownym w seminarium, więc miałem niedzielę troszkę luźniejsze. Może byś poszedł. No ja tam miałem inne plany, chciałem gdzieś wyjeżdżać, ale to stan wojenny. No mówię, no naturalnie pójdę. I tu się taka nowe zupełnie tory w moim życiu się pojawiły, nagle więzienia. Sam byłem w obozie niemieckim, więc może troszkę coś z tego jeszcze miałem. Ale i to było wspaniałe przeżycie, właśnie ta moja wizyta w więzieniu u internowanych. To byli wszyscy przywódcy Solidarności w Białęce. I zacząłem do tego więzienia chodzić regularnie. Stałem się zupełnie niejako niechcący kapelanem więziennym. Zapoznałem się z tymi wszystkimi, z całym życiem, prawda, więźniów, ale byli tak uwięzieni politycznie, a tak tylko czasami się spotykałem jeszcze z tymi więźniami takimi, powiedziałbym, normalnymi. I stąd się zaczęło. I potem skojarzono mnie z więzieniami. Trzeba było jechać taki kongres do Wiednia. No więc to mówi, no to maszeruj tam, no pojedź do Wiednia. Ja oczy otworzyłem szeroko i zobaczyłem w skali takiej międzynarodowej, jak w ogóle wygląda duszpasterstwo więziennego, które u nas w zasadzie prawie nie istniało. No i tak już po drodze wracając, tam mi coś w głowie bulgotało, żeby coś w Polsce w tej dziedzinie szerzej wspólnie szerzej, tak, i coś zrobić w tej dziedzinie. No i tak się potem zaczęło. Zrobiłem taki zjazd międzynarodowy właśnie dotyczące duszpasterstwa. Zaprosiłem biskupów, ministra, takiego jeszcze komunistycznego ministra. No jest to egzotyka była taka kompletna i to było takie działanie troszeczkę szalone. To jest z Bydgoszczy. Ja jestem z Warszawy. Warszawy. Tak, ale Bydgoszcz bardzo cenię, a zwłaszcza gdy chodzi o panią Annę i jej działalność tutaj, to ona jest takim motorem Bractwa Więziennego, które potem z kolei założyłem. No więc tak się to zaczęło. I po raz pierwszy włączyli się do więzień ludzie świeccy. Ja to zobaczyłem na tych reportażach tych zachodnich moich kolegów, takich moich odpowiedników z całego świata, bo tam przyjechali tacy naczelni kapelani. Ja się też przedstawiłem bez nominacji jako taki naczelny kapelan. No więc i myślę sobie, no dlaczego? No mogą za granicą, jak to? No to my nie możemy. Tym bardziej, że w stanie wojennym
Oj, to był bardzo ważny element. Zaczęli chodzić do więzień właśnie ludzie świeccy. I to bardzo tacy znaczący. No, powiedzieliśmy dzisiaj, no, takiej gwiazdy, powiedzmy, prawda, tamtych czasów. Chodzić do więzień w jakim charakterze? Do tych internowanych. Odwiedzać. Do internowanych, tak. Czyli już jakieś wejście było. No, a potem chodziło też nie tylko o internowani, no to jest... Przeszło to wszystko, potem trzeba było pójść do tych więźniów normalnych. Ja już to troszeczkę wszedłem i widzę, że to jest takie pole trochę zaniedbane pod każdym względem. No i tam zacząłem coś tam w tej dziedzinie tak robić, żeby to troszkę oswoić, te władze państwowe z władzami kościelnymi. No i śmieszne było, bo jak się pokazałem pierwszy raz na zjeździe dyrektorów więźni, troszkę w mundurach, tak. Lata 80. Tak. Tak. To był początek, 79 tak mniej więcej. To jeszcze może tylko dodam, że wtedy więzienia zaczął reformować pan Paweł Moczydłowski, który, jak pisali wtedy, nasz klawisz. I to był też pewien wyłom nawet w rządzie, bo powołali właśnie klawisza, nie z nomenklatury, tylko ja go poznałem na tym zjeździe, poprosiłem go, żeby wygłosił referat, poznałem go. I on mówi, no to co, robimy duszpasterstwo, no to robimy. No, i ja razem z nim jeździłem do tych mundurowych, którzy nawet nie bardzo wiedzieli, czy oni mogą koło sutanny stanąć, bo to było bardzo niebezpieczne wtedy. I nagle, co ja im powiem, no oni tak na baczność wszyscy stoją. I ja zacytowałem Ewangelię, Mateusz 25. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie, mówię, panowie. To wy na sądzie ostatecznym jesteście na pierwszym miejscu, bo wy uprzywilejowani. Ciągle w więzieniu siedzicie. No to wyszło tak troszkę wesoło. No i potem jakoś ten kontakt wzajemny, który potem nie tylko dotyczył więźniów i nie tylko tych władz najwyższych, ale również i funkcjonariuszy, bo to są też ludzie, którzy kawał życia spędzają w więzieniu, więc nimi też jakoś się trzeba zająć. No i tak powoli, krok po kroku, to duszpasterstwo zaczęło się rozwijać, no aż wreszcie doszło do takich tutaj tuzów, jak mamy tutaj panią Anię, która po prostu tam cudów różnych dokonywała. I właśnie już od tych świeckich ludzi wyszła też inicjatywa, żeby stworzyć taki dzień specjalny, żeby to nagłośnić troszkę, bo ludzie się boją tych więzień chodzić, no, że w ogóle coś takiego jest możliwe, prawda? Że ludzie świeccy mogą i powinni towarzyszyć kapelanom więziennym ewangelizować więźniów. No i tak to się zaczęło. Dzień modlitw, on już trwa od kilku lat, ten dzień istnieje w Polsce, tak? Janno. No tak, 2009 rok to był wniosek do Episkopatu Polskiego o ustanowienie... Ze strony państwa? Ze strony, radztwa, tak, oddziału kujawsko-pomorskiego, bo wtedy tak funkcjonowaliśmy. Było pismo do arcybiskupa Michalika, Popar, założyciel Bractwa ksiądz Sikorski i ówczesny kapelan ksiądz Paweł Wojtas. No i była odpowiedź, 347. Konferencja Episkopatu ustanowiła ten dzień, którego nam podobno zazdroszczą na świecie. No i można powiedzieć, jakby drzwi do łaski za kraty zostały otwarte. I tak byli wolontariusze, jak tutaj ksiądz wspomina, ale jest to tak oficjalny dzień, który przypomina i urzędom, i kościołowi, że ci więźniowie są i oni są dla Boga ważni. I ta łaska działa też właśnie pomimo tych grubych murów. I widać naprawdę, jak słowa papieża Jana Pawła II są wiarygodne. Jesteście skazani, ale nie potępieni. Każdy z was przy pomocy łaski Bożej może zostać świętym. Dzisiaj, kiedy można powiedzieć, że jest upadek autorytetów, no, trudno jest przemówić do młodzieży, nawet do dorosłych, bożki są różne, niekoniecznie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. I okazuje się, że świadectwa więźniów, byłych więźniów, 20 parę lat siedział, 7 lat siedział. No, w każdym razie ci, którzy naprawdę się uczepili Pana Boga, dobrze funkcjonują, gdzie to nie jest fikcją, gdzie ja podziwiam naprawdę gorliwość i tą trwałość, właśnie będzie Tomek w rozmowach niedokończonych, to trwanie przy Chrystusie, pomimo że życie nie pieści na początku. Także, no i ta łaska działa. Także modlitwa za kratami ma wielką wartość. A że różnie próbują. A to jest też dzień modlitwy nie tylko dla więźniów, za więźniów, ale dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków, bo to jest dzień w Polsce.
jakaś też forma może też przygotowania im drogi do przyjęcia po wyjściu, że już za nich się modlimy, my wszyscy, którzy żyjemy na wolności. Dokładnie, chciałam tylko dodać, że właściwie dosyć często się zauważa, czy w audycji radiowej, w transmisji mszy świętej, że kapłan mówi, że właśnie zaprasza chorych i tak dalej, uwięzionych. Modlitwa powszechna tego dnia, zasadniczo w kościołach, zawsze obejmuje też więźniów. I myślę, że ta łaska zmienia myślenie i właśnie społeczeństwa, które jest odpowiedzialne za przyjęcie tych ludzi, którzy nie są jedynymi grzesznikami na świecie, bo tak prawdę mówiąc, chociaż koresponduje dużo, korespondujemy, ale ostatnio właśnie też jakoś tak przejęłam dużą partię listów, dużo jest morderców, którzy piszą, którzy naprawdę otrzymują wielkie łaski nawrócenia. Teraz ogłosiliśmy konkurs na Facebooku na taką więzienną drogę krzyżową i właśnie w tym tygodniu będziemy publikować. I to są ludzie o bardzo długich wyrokach, którzy swoim rozważaniem, myślę, że mogą nas zastanowić. Tymi modlitw za więźniów mają taką bardzo różną oprawę. W tym roku było tak, że spotkaliśmy się w gronie 4 więźniów i kilku osób i naszego kapelana w katedrze, tak, z proboszczem katedry. Ale były też takie lata, kiedy obchodziliśmy dzień modlitw za więźniów na Jasnej Górze, kiedy ksiądz Sikorski prowadził piękną drogę krzyżową, a my mieliśmy wykłady, które łączyły wielu wolontariuszy. Czasami odbywają się ze sztandarami służby więziennej. Uczestniczą w nim naprawdę więźniowie i funkcjonariusze, i to funkcjonariusze wysokiego szczebla. Więc tak bardzo różne są te dni modlitw, ale to właśnie bardzo dobrze, bo pokazują i specyfikę tego dnia i tak różnie zaangażowane osoby i poruszają także i społeczność naszego miasta, naszych włodarzy, naszego miasta. Więc myślę, że to nie tylko ten dzień, to przede wszystkim jest dzień modlitw, ale porusza także i szereg spraw, które są związane z więziennictwem i z adaptacją więźnia w społeczności lokalnej. I taka wspólna modlitwa, jak tak sobie wyobrażam, i więźniów, i funkcjonariuszy. Potem oni wracają do tych więzień i to już troszkę inaczej chyba gdzieś tam między nimi te relacje dokładnie się układają. No też pewnie niełatwe te relacje. Dzisiaj dodam, że mamy też w liturgii Kościoła, wspominamy Dobrego Łotra. A więc ten dzień właśnie to jest chyba wyczyjanie. Podstawowy punkt, kiedy możemy w liturgii zwracać się do Pana Boga przez pośrednictwo tego, który doświadczył bardzo mocno, wyraźnie w obecności Chrystusa, Jego przebaczenia, Jego łaski miłosierdzia. I to jest ten wzór, który tutaj jest najbardziej adekwatny dla osób, które są pozbawione wolności, które może nie zawsze widzą sens izolacji, nie zawsze widzą sens tego, że muszą cierpieć tak, a nie inaczej. To ta bliskość Chrystusa na przykładzie Dobrego Łotra jest tutaj ewidentnym wzorem. I liturgia raz do roku tylko tutaj to wspomina, ale dla nas, którzy jesteśmy zaangażowani w duszpasterstwo więzienne, to praktycznie jest to patron każdego dnia, kiedy zwracamy się do osób, które są pozbawione wolności. Pierwszy kanonizowany w Kościele przez samego Jezusa. A więc tak. Też tak sobie myślę, dzisiaj jeszcze zobaczymy, w tym tygodniu zobaczymy, Wielki Tydzień mamy, tak? Jezusa, który jest więźniem. Wielki Czwartek będzie Jezus w więzieniu, uwięziony. W ciemnicy będziemy Go adorować, jak to mówimy, tak? A więc Jezus, który staje się więźniem, też w tych dniach, też Go zobaczymy w takiej sytuacji. Właśnie z tej okazji chcieliśmy wspólnie z więźniami przeżyć drogę krzyżową. I udaje nam się to. Chyba nie, trudno mi policzyć, ile razy, ale w tym roku się udało. I mieliśmy właśnie taką wspólną drogę krzyżową z więźniami w areszcie śledczym w Bydgoszczy. Odbywała się w auli tego aresztu. Więźniowie o łagodniejszych podgrupach byli obecni na tym spotkaniu. I mogliśmy się razem modlić. To była niezwykła sytuacja, bo nie dość, że modliliśmy się z tym Jezusem, który był uwięziony i jakby uwięziony jest w nich, tak? Tak jak on, oni są uwięzieni, ale też słowami Jacques'a Fesza, który też przeżył swoją drogę krzyżową, śmierć, i teraz jest prowadzony proces beatyfikacyjny. I to ma swoją wymowę, ale zarazem też jest świadectwem takiej nadziei dla więźniów, którzy już mogą być wolni,
w tym więzieniu, wolni od swoich grzechów, od swoich namiętności. No właśnie, Jacques Fesch, może dwa słowa, kto to jest, bo nie każdy może z naszych słuchaczy, telewidzów zna tę postać. Kim jest, kim był, czy kim jest Jacques Fesch? No bandyta paryski, syn bankiera, który będąc młodym człowiekiem, ożenił się, wziął ślub cywilny, urodziła się dziewczynka Weronika. No ale szybko zostawił rodzinę i wszedł do jakiejś bandy. I podczas jednego napadu na bank jakoś tak się stało, że wkroczyła policja, wszyscy się rozbiegli, jemu spadły okulary. I gdzieś w szamotaninie, bo jednak gdzieś go policjant tam dopadł, nie widział, ale pomimo to strzelił prosto w serce. Nie chciał, ale zabił. Policjanta. Zabił policjanta i wyrok kary śmierci. I tak naprawdę te 3 lata oczekiwania na wyrok, plus bardzo wierzący adwokat, kapelan, spowodowały to, że on się po prostu tak nawrócił. Jego zapiski, które były darem dla córeczki, jak to pisał, jedynym dobrem, które jej może dać, zapiski takie duchowe, no, zostały wydane w postaci książki. Za 5 godzin zobaczę Jezusa. Niesamowity dziennik duchowy, no i właśnie przeżywaliśmy tą drogę krzyżową w oparciu o fragmenty tej książki. Natomiast kardynał Lustiger no, wystąpił właśnie o otworzenie procesu beatyfikacyjnego, który już jest zakończony, a co będzie dalej, zobaczymy. Niemniej muszę powiedzieć, jak na takie trudne teksty, długie, które kolega właśnie czytał, była pięknie droga prowadzona, tam ze światełkami i tak dalej. W każdym razie wędrujący krzyż. No okazało się, że duże grupy, ale wielkie skupienie i potem był telefon z aresztu. Dzwonił jeden z osadzonych, że przeżył i nie tylko on, bo koledzy również. Drodzy Państwo, czym jest więzienie? Czy to jest miejsce ponoszenia kary? Na pewno tak. Ale czy to jest miejsce walki o człowieka? Ukarania go czy walki o niego, żeby go wydobyć z tego, no nieraz bagna, w jakim się znalazł? Bo tam nie siedzą aniołki, tylko też często, no najczęściej ludzie winni. Czym jest więzienie? Może panie Tadeuszu, spróbujemy. Więzienie w wymiarze cesarskim jest jakby okresem zadośćuczynienia to, co dany człowiek złego uczynił zgodnie z prawem obowiązującym, załóżmy, w danym państwie, powinien tę karę odbyć. Ale tutaj, ojcze, pięknie, że wskazujesz na wieloaspektowość i tak jak natura ludzka jest przeogromnie skomplikowana, złożona, zwłaszcza duchowość, która jest w tym miejscu poddana szczególnej próbie i wiara też, bo zdarza się, że ktoś porzuca tę wiarę, ale myślę, że w większości tam, gdzie otworzą się na działanie łaski Pana Boga przez niepokalane serce Maryi, tam rzeczywiście piękne Boże rzeczy się dzieją. Więzienie też jest jakimś oskarżeniem społeczeństwa, mimo wszystko, bo nie będę może nazwiska amerykańskiego gangstera, który oskarżył pornografię, która panującą. Na przykład w telewizji amerykańskiej sprzed paru lat statystycznie 4 miliardy scen przemocy przelewały się przez ekran, a nasza podświadomość wszystko rejestruje. Ale to w pewnym sensie byłby defetyzm, gdybym na tym poprzestał. Mnie akurat też pewnie dotyczy w Ewangelii to, co Jezus powiedział, że gdyby nie uwierzyli, gdyby nie zobaczyli cudów, nie uwierzyliby. Jeżeli pozwolisz, ojcze, tak jak jeżeli dzisiaj to jest ten ostatni raz na bieżąco, to przedostatni raz, kiedy Bractwo Więzienne dawało świadectwo służby Bogu przez niepokalane serce Maryi, tam wystąpił też jeden nawrócony więzień, który do tej pory trwa w tym Bożym nawróceniu, jest w Radzie Parafialnej, także to nie była jakaś forma efemerydy, że zachłysnął się łaską Pana Boga, nie współpracował i trwa. Tak dzisiaj będzie, tak jak Ania wspomniała, Tomek, który opuścił już kilka lat i rzeczywiście trwa w nawróceniu w sposób
powiedziałbym nawet heroiczny, mówiąc o porzuceniu tego miejsca, duchowym, fizycznym i tak jak żyje w ponadprzeciętność, jeśli można tak użyć określenia, zaangażowanie w życie Kościoła. Tak, może dodajmy, żeby sobie może urealnić to, o czym mówimy. Właśnie, bo ilu jest więźniów w Polsce? Chciałem trochę właśnie pokazać też skalę zjawiska, bo obecnie mamy 154 jednostki penitencjarne. Niektóre będą likwidowane, będą też budowane nowe jednostki. W tych miejscach, w 15 okręgach więziennych, przebywa około 73 tysiące osób pozbawionych wolności. Istotnym dla naszego tematu rozróżnieniem jest również to, że mamy placówki typu areszt śledczy i zakład karny. To jest zupełnie inna sytuacja człowieka, który jest przed wyrokiem, który oczekuje na rozstrzygnięcie. Człowieka, który przeżywa wiele niepewności, jak się proces potoczy, jak będzie wyglądało dalsze jego życie. No i więzienia, zakłady karne. My stosujemy pewne uogólnienie, mówiąc jednoznacznie więzienie i mamy jeden worek, do którego wrzucamy wszystko. Przechodząc pewnie pod murami więzień, nawet nie zwracamy na te obiekty uwagi specjalnie i nie zawsze chyba zastanawiamy się, co się dzieje z człowiekiem, który trafia. Tutaj ojciec pytał, czym jest więzienie. Z jednej strony możemy powiedzieć, że nie kraty tworzą więzienie, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że jest to rzeczywiście miejsce, w którym tę izolację się odczuwa i ta kara, bo na tym głównie koncentruje się kara, na izolacji, oddziaływuje też na człowieka i ona może oddziaływać w bardzo różny sposób. Każdy z nas, który tutaj występuje i setki ludzi, którzy odwiedzają osadzonych, wolontariusze z bractwa, z innych powodów, to są ludzie, którzy spotykają się z człowiekiem, który w jakiś sposób cierpi, doświadcza właśnie izolacji. I te miejsca w jakiś sposób odciskają się jednak piętnem na człowieku. I musimy mieć świadomość tych procesów, które zachodzą w każdym, który w tym miejscu przebywa. Niemniej jednak ta wielka szansa i nadzieja jest również w tym aspekcie, gdzie człowiek ten czas może wykorzystać. Może go wykorzystać w różnoraki sposób. Niejednokrotnie inwestując w siebie, w swoje możliwości intelektualne, ale też w swoją duchowość, w rozwijanie różnego rodzaju talentów. Wielu z nich, mając właśnie wtedy czas, dokonuje określonej refleksji i następuje ta przemiana. Więc to miejsce, które traktujemy niejednokrotnie z jakąś pogardą, służy również temu, co możemy dobrego wydobyć z człowieka, który podlega tym procesom właśnie w izolacji. Bo czy w każdym więzieniu w Polsce dzisiaj jest kapelan, tak? Tak, jeśli chodzi o dopowiedzenie struktury, bo tym się na bieżąco też zajmuję, Kościół katolicki w Polsce ma około 200 kapelanów na te 154 jednostki. Większość z nich to są w jakiś sposób związani też etatowo, ale też jest gro księży, którzy pełnią posługę jako wolontariusze. Kapelan wolontariusz. Zresztą sam od tej posługi tak zacząłem swoją pracę. 21 lat temu byłem wolontariuszem i zostałem zaproszony przez panią z Bractwa Więziennego do zakładu karnego. I tak rozpoczęła się moja swoista przygoda z tą tematyką, bo potem rozwijałem to jeszcze w pracach naukowych. Ojciec wspomina, że spędził już w więzieniu 5,5 roku. Bez wyroku. 5,5 miesiąca, jak podsumowałem godziny, które poświęciłem na miesiąca. Pracę. Tak, tak. Więc 200 kapelanów na te 154 jednostki. Kościół oczywiście i prawosławny, i ewangelicko-augsburski również mają swoich przedstawicieli formalnych. Także ta struktura tak się przedstawia. Czyli jest też ta szansa, jak tu właśnie mówimy, ten wymiar nie tylko kary człowieka, ale też dania szansy, przemiany. Realna możliwość istnieje tutaj w więzieniu. No bo jak to jest? Jak człowiek idzie do... Jedno dopowiedzenie. Z tego grona ponad 70 tysięcy osadzonych możemy szacować, ile osób korzysta też z posługi kapelana, czy z pomocy osób z bractwa, czy innych wolontariuszy. Więc szacunki są bardzo różne. Od tych najniższych 5% do tych 20%. Czyli, zależy gdzie, tak, w jakim, tak, jakiej jednostce. Czyli możemy sobie uzmysłowić, jaka to jest skala też zaangażowania i pracy, gdzie mamy 70 parę tysięcy osób pozbawionych wolności, a z tego 20% korzysta z jakiejś formy posługi.
cała reszta jest można powiedzieć, do zagospodarowania, do tego, żeby jeszcze im zaproponować właśnie tą inną formułę, że po opuszczeniu mogą też skorzystać zupełnie w inny sposób z tego życia, które Pan Bóg im dał. Wspomniał ojciec, jest 200 kapelanów, tak? Tak, mniej więcej. A czy wiemy, ilu jest wolontariuszy świeckich, czy sióstr zakonnych, przecież też... Tego nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie. Mhm. Jeszcze może warto dodać, że powstały kaplice w więzieniach, bo kiedy zaczynaliśmy tę pracę, nie było właściwie kaplicy ani jednej w więzieniu, nigdzie. No więc i trzeba było te kaplice tworzyć. No i niektórzy dyrektorzy się tak zaangażowali, gdzieś tam więzienia były zresztą przepełnione, ciasne, więc trudno było nawet znaleźć odpowiednie miejsca. Ja sam tam jeździłem, żeśmy szukali, gdzieś chodzili po strychach, po tym, może gdzieś jakieś miejsce, a potem te kaplice jakoś powolutku powstawały i nawet brałem udział w oficjalnym poświęceniu tych kaplic. I taki może obrazek, pytam jednego z więźniów, później odwiedzając celę, to było w samych jeszcze początkach. I mówię, słuchaj, no bo jest kaplica tutaj, to czy ty tam chodzisz? Och, jak się żachnął, mówi. Co? Kościół? Mówi, kościół to jest tam, na zewnątrz. Tutaj to mówi, nędza i poniżenie, tu kościoła nie ma. I myślę sobie, o dzisiaj już by chyba takiego głosu chyba by się nie spotkało. Bo nawet jeżeli ich tam nawet niewielu chodziło, tej kaplicy, to sam fakt, że jest z nimi Pan Jezus, że jest Eucharystia. Pod jednym dachem. Oni mieszkają pod jednym dachem z Panem Jezusem. I dzisiaj myślę, tak się spodziewam, że już bym takiego nie znalazł, który by tak powiedział. Oni już wiedzą, że te kaplice są, że Jezus jest z nimi. No i właśnie są kapelani, których też nie było. Dopiero by tam było kilku takich, którzy tam zaczęli tak w więzień chodzić. A w tej chwili, jak tutaj ojciec mówi, wspaniale to prowadzi zresztą, no mówi, że już jest aż tylu, prawda? To takie było kiedyś na początku moje marzenie, żeby właśnie była jakaś grupa taka, która mogłaby się nazywać kapelanami więziennymi, bo tak księży trochę brano z łapanki. No ja też trochę byłem z łapanki wzięty, też nie bardzo się orientowałem, o co chodzi. Dopiero to wszystko się nabywało, prawda, w związku z czasem i z potrzebami, no i z uznaniem tego, zarówno ze strony władz świeckich, jak i ze strony księży biskupów, którzy też w swoich tam notatkach nie mieli takiego działu duszpasterstwo więzienne. To no trzeba było to wszystko wprowadzić. Tak, bo z jednej strony można powiedzieć, że jest to parafia w więzieniu, która niczym się nie różni od normalnych działań duszpasterskich poza kościołem, a tutaj jednocześnie występuje jednak ten element izolacji. Nawet usytuowanie kaplicy w strukturze i w budynku w określonym miejscu jest istotne. Czy łatwiej będzie podejść do tej kaplicy, przeprowadzić przez różne miejsca, różne punkty kontrolne. No to wszystko ma określone znaczenie, ale tak naprawdę to spotykamy się z człowiekiem. Czy on będzie na wolności, czy w więzieniu, ma podobne problemy, ma podobne dylematy życiowe. Tutaj dotknięty wyrokiem, powiedzmy, w jakiś sposób może ta refleksja inaczej wyglądać, ale niemniej jednak jest to człowiek, któremu trzeba pomóc. Jak Państwo właśnie, jak pomagacie? Jak to wygląda? Idziecie do więzienia, jakiś jest grafik mszy świętych, godziny są, tak? Jak dociera się do więźniów? Nie każdy się garnie od razu do Pana Boga. Wielu tak, no bo przecież chodzili do kościoła. Ale nie wszyscy. Jak ta praca wasza w praktyce na co dzień wygląda w więzieniach? No ja bym chciała powiedzieć, że Bractwo Więzienne, wolontariusze, no są do pomocy kapelanom. Nie zawsze jesteśmy na mszy świętej, ale nawet jak są spotkania osobne, to my jesteśmy takim pomostem do Jezusa Eucharystycznego, bo droga jest długa. Tak jak ta piosenka, gdzie drogi pomylił los zły, to te drogi nieraz są tak pomylone, tak pokręcone, drogi wiary, chociaż wiele osób mówi, byłem ministrantem, czy uczyłem się już na lektora. A formy dotarcia tego jakby neokatechumenatu są bardzo różne. Śpiewamy piosenki religijne, jakiejś takiej refleksyjnej treści. No oczywiście Słowo Boże, gdzieś świadectwo, taki miks można powiedzieć, bo jeżeli przychodzi grupa, zależy, czy to są spotkania cykliczne, czy okazjonalne, bo są i wielkie spotkania, takie okolicznościowe, jak 2 lata temu jeszcze w ramach oddziału Kujawsko-Pomorskiego z Warszawą organizowaliśmy w katedrze Święto Miłosierdzia, był nuncjusz apostolski, było takie wysokie rangi spotkanie oczywiście, ale są też spotkania cykliczne i to jest ta mrówcza praca, to jest takim przetwarzaniem tej duchowości. Widać po twarzach, po oczach niektórych osób, które chodzą regularnie, jak wydaje się, że to jest widoczna zmiana.
Natomiast formy dotarcia, no nie oszukujmy się, nie są to ludzie, którzy koniecznie przyjdą się, tak bardzo chcą modlić. Faktem jest, że jak życie przyciśnie, to się woła: Panie Jezu, ratuj. Więc to jest prawda, ale szukają też takiej atmosfery wspólnoty, bo takiej wspólnoty opartej na innych wartościach. Bo my jesteśmy stowarzyszeniem, ale jednocześnie jesteśmy taką wspólnotą. I my, wchodząc do więzienia, myślę, że wszyscy tak jak jesteśmy, po prostu stworzymy taką wspólnotę, taką Bożej miłości. Nie pytamy się, ile siedzi, za co siedzi, co najwyżej kiedy wyjdzie, jakie problemy, czy ma oparcie po wyjściu. Ale potem oczywiście jakoś stajemy się sobie bliscy i te propozycje, które my oczywiście podajemy, czy koronka, czy różaniec, śpiewamy, jakieś świadectwo, to musi być taka przekładanka, bo i poziom intelektualny jest inny, i wykształcenie różne, i zniewolenie jest różne. Jeżeli ktoś siedzi za ciężkie przestępstwa, nie spowiadał się od lat i nie żałował, nie pokutuje, no to bym powiedziała, aniołowie go nie prowadzą. I dlatego musi być taka elastyczność. My się nieraz nie umawiamy zazwyczaj co do tematu. Patrzymy, co się dzieje w kościele, jakie są czytania, jaki okres liturgiczny i wtedy staramy się raz kiedyś takiego byłego więźnia ze świadectwem. No i oczywiście liczymy na Ducha Świętego. A że Duch Święty działa właśnie przez takie więzienie żeńskie, które jest w drodze do na przykład Koronowa, bo w Tryszczynie zakon, czasem żartujemy, dożywocie z własnego wyboru. Widać, jak prosimy te siostry, że nie tylko one są proszone, żeby się modliły, bo jedziemy do więzienia, a tam w tym czy innym więzieniu bywa trudno, to jeszcze nie zaczniemy mówić, to już widać, że słuchają. Także ta modlitwa wstawiennicza, ten dzień modlitw za więźniów, jakby powinien uświadomić, uświadamia, myślę, że każdy może być takim jakby wolontariuszem, chociażby przez to wsparcie modlitewne. No jednocześnie zapraszamy do wspólnego działania, bo ciągle nas jest za mało. Tutaj ojciec Dezyderusz powiedział, że trudno powiedzieć ile, ale na pewno ciągle nas jest za mało. Ja tak sobie analizowałem, ile może być. Ja myślę, że jest około 150 wolontariuszy, których można by było takich wskazać, bo ostatnia statystyka Bractwa Więziennego... Nie, w całej Polsce. Więc jest to mało, tak? To natomiast pokazuje skalę. Zorganizowanych w bractwie, bo też było, są tacy, ale jest, którzy może tak, być chodzą i towarzyszą 200, tak. Księdzu kapelanowi. Oni nie są ujęci w żadnych statystykach. Tylko jeszcze tylko, to, przepraszam, dorzucę taka dygresja, że ludzie się boją chodzić do tych więzień, ale potem jakieś błykają takiego bakcyla, że jest tego więzienia wyciągnąć nie można potem. Oni by chodzili i bardzo gorliwie to spełniają. Zresztą ojciec tutaj jest też przykładem takiego wolontariusza, który... Prawda? No tak, ja 21 lat spotykałem się z osadzonymi i tak naprawdę po pierwszym roku zrezygnowałem. Powiedziałem, że nigdy więcej nie pójdę do więzienia. Miałem serdecznie dosyć. Miałem różne inne obowiązki. Powiedziałem, nigdy więcej. Ale potem wyjechałem na studia, wróciłem po dwuletnim pobycie i zacząłem też się interesować, jak sobie pomóc w pracy z człowiekiem trudnym. Ponieważ zajmuję się też również polityką społeczną i tego typu tematy były dla mnie bardzo istotne. I okazuje się, że to był punkt wyjścia, żeby zbudować też w sobie pewną postawę, jaki ja tam wchodzę, z kim się spotykam, co powinienem, na jakich zasadach. I to każdy wolontariusz właściwie musi przepracować, budując sobie motywację do pomagania drugiemu człowiekowi. Zdajemy sobie sprawę, że spotykamy się z człowiekiem, który jest nieprzewidywalny również. Bo przecież są więźniowie długoterminowi, kary dożywocia, są więźniowie zdemoralizowani, są więźniowie również tacy, którzy szukają pomocy, którzy są otwarci bardziej. Bardzo różne postawy, a tutaj przychodzimy właściwie z dobrej woli i chcemy im pomóc. I nie jest to pomoc nawet materialna właśnie. Istotne jest to, że proponujemy im inną postawę, innego ducha. Proponujemy im rozwój pewnych postaw, ewolucja w komunikacji z rodziną, z najbliższymi. Bo to jest istotne dla takiego człowieka, który niejednokrotnie zgubił wszystko. Nieraz to jest może główną motywacją dla więźnia, odbudować relacje z rodziną, z najbliższymi. Albo już tak jest źle, że już nie ma gdzie wracać. I teraz trzeba to od nowa wszystko odbudować. To jest to istotne. Drodzy Państwo, czas na kontakt z naszymi telewidzami i słuchaczami.
Zapraszam teraz Państwa do telefonów, do pytań, do Państwa dopowiedzeń, do naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę, że tematem dzisiaj jest więźniów odwiedzać. To jest nasz temat. I przypomnę nasze numery telefonów do studia. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 0014. I dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na Państwa głosy, telefony, pytania do powiedzenia. Drodzy Państwo, czy w więzieniu temat wiary, Boga, sumienia, czy to jest częsty temat rozmów między więźniami, więźniów z Wami, czy między więźniami, wychowawców może z więźniami? W więzieniu nigdy się nie pyta o to, czy wierzysz i jakiego jesteś wyznania. To jest temat, który nie był obecny w administracji jako dana być może wrażliwa, chociaż trudno tutaj tu wnioskować. Chyba to nikogo nie interesowało specjalnie, ale też wśród więźniów jest to temat, który jest dosyć rzadko poruszany. I tu jest dopiero cała siła wiary, bo mimo że właściwie oficjalnie on nie jest nigdzie poruszany, to wiara jest widoczna i w celach, i w rozmowie. Kiedy jest rozmowa indywidualna, kiedy mówi się o, wraca się do rodziny, to więźniowie mają na nadgarstku napisane: pamiętaj słowa matki, wydziargane, jak to się mówi. To są słowa często błogosławieństwa. To są słowa, które podnoszą na duchu. I ten temat wiary jest gdzieś tak w tym, no chciałoby się powiedzieć, takim drugim obiegu troszeczkę poruszany. Jest obecny, ale w taki właśnie niezwykły sposób. Ja myślę, że kiedy spotykamy się na naszych cyklicznych Bożych kontaktach, to w jakimś sensie jesteśmy katalizatorami Bożymi i otwierają się na temat Pana Boga, Maryi, wiary, czy przez zadawanie pytań, jeżeli czegoś nie rozumieją w wierze, czy też, co jest bardzo ważne, że w naszym laboratorium wiary, do którego nas tak wielki prorok z Wadowic, święty Jan Paweł II Wielki zachęcał, to jest droga krzyżowa, tak jak powiedzmy sobie, to było w ostatnią sobotę przedwczoraj w Koronowie, kiedy w dwóch oddziałach dwie drogi poprowadziłem, to muszę ojcze i braciom i siostrom wszystkim powiedzieć, że wątpiących czasami trzeba zaprowadzić do więzienia, tak jak potrafią drogę krzyżową przeżywać. Ale żeby mieć te owoce, to też musi być takie Boże zaplecze. Przepraszam, jeżeli pozwolisz, ojcze, jest coś, taki gadżet, więzienny mieszek modlitewny. Troszeczkę zostało, żeby tak powiedzieć, księdza tutaj infuata, nie musiałem prosić księże pięć razy całować po dwóch rączkach i po nogach, msze święte, modlitwy od razu, tak samo z naszym tutaj ojcem kapucynem. Również dziękuję za pamięć. Biskup Zawitkowski, co powiedziałem w grudniu, powiedzieliśmy jako bractwo w Radiu Maryja, dał mi do końca mojego życia błogosławieństwo, które mogę do tych miejsc wnosić. I to czynię, oczywiście nie powiem, ale duchowo zanoszę to błogosławieństwo. Jak tu z księdzem też włóczyliśmy się, może dawniej częściej, pielgrzymką warszawską niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę, to tam tak nachodziłem kleryków, przyszłych księży, wiadomo, siostry zakonne, bo też, żeby, przepraszam, że jeszcze raz to pokażę, żeby w tych główeczkach naszych sumieniach i laboratoriach wiary pięknie zakwitło, to nieustanna modlitwa jest zanoszona. I często widzimy, że Jezus już przygotował nam grunt, zniepokalano od wykupu niewolników. Ten mieszek, panie Tadeuszu, to jest, jak to rozumieć, to jest tak jak duchowy zbiór modlitw. Jest takie piękne słowo też w Piśmie Świętym, żeby do pustego mieszka. Myślę, że nasz
biblijny mieszek nie jest pusty, bo tam ciągle dno to ja już osobiście tak starałem się wymościć, żeby było mocne. Nawet nie wiem, jaki to był materiał już użyty, bo dawno to było. I każda modlitwa, msza święta, która tam wpada, jest i powiem, wyciągam. I tutaj jeszcze, ojcze, chciałbym... To masz zmieszka modlitewnego, czyli już masz tę intencję, już jest obmodlona duchowy skarb, twoja intencja. Zapłać. Skarbiec modlitw. Też tak. Pozwoliłem sobie na takie koszałkowanie, Boże. Z Koronowa akurat wczoraj, przedwczoraj mi wręczył. Mieli amputować nogę, ale powiedziałem, hola, hola. Nie tak szybko z Panem Jezusem, że ci będą od razu piłować nogę. Kilka miesięcy walczyliśmy o tą mszę świętą nieustannie i któregoś dnia, a w Koronowie schody są dosyć wysokie, schody są wysokie i te piętra pocysterskie, chociaż tam nie były je chyba kamienne za ich pracowitych rąk, i skoczył mi z dwóch stopni, także sam modlił się tak, jak tutaj mi napisał do świętego ojca Pio wstawiennictwo. Także it works, to działa, naprawdę. Boży mieszek wątpliwy działa. I też, ojcze Witoldzie, ciebie bardzo prosimy też, żebyś tam wkładał modlitwy, bo jakoś Pan Bóg nas dzisiaj połączył. Nigdy na to takiego mieszka, zawsze. Nigdy na święte słowa. Ale może nasi telewizowie też będą się do tego mieszka dołączać. Więc po to przepraszam. Zapraszamy. Czcigodni telewizowie, po to ortografię ćwiczyłem, po to kaligrafię ćwiczyłem, żeby to wyglądało. I wygląda, i apelujemy niniejszym. Apelujemy. Kapłan poparł, Bóg zapłać. Czy mamy telefon, a więc odbierzmy ten telefon. Halo, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu. Szczęść Boże. Kto niech będzie pochwalony Pan nasz Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Kogo witamy? Piotr. Witamy Panie Piotrze i słuchamy. Bardzo proszę. To znaczy, bo ja tak przysłuchuję się. Niestety, w zasadzie można powiedzieć, bardziej może jestem teoretykiem Ewangelii. Chociaż tam może w jakiś sposób też próbowałem w jakiś sposób realnie podchodzić do sytuacji życiowych. Ale tak sobie zadaję pytanie, właśnie to, które jest jakby podstawą tej idei odwiedzenia więźniów, czyli to, że Jezus mówi, że byłem w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie, więc wydaje mi się, że tutaj może rzeczywiście ta idea polega na tym, że mamy głębszą świadomość tego, że to jednak idziemy odwiedzać Jezusa, który gdzieś w tym człowieku, tak myślę, że gdzieś w tym człowieku po prostu on w jakiś sposób, no, myślę o tym, bo patrzymy zawsze na więźnia, że różne są sytuacje więźniów, byli to albo niesłusznie oskarżeni, albo słusznie, ale bardziej myślę o tych, którzy najbardziej cierpią przez to, że... Coś tam tam panie Piotrze przeszkadza? Tak? Proszę bardzo. Jedno słowo, chodzi mi tylko o to, że wydaje mi się, że idea polega głównie na tym, że naprawdę idąc do jakiegokolwiek z więźniów, idziemy odwiedzać samego Jezusa, więc chciałem na to właśnie zwrócić uwagę, że może na tym powinniśmy się bardziej skupić, że zwłaszcza kiedy myślimy o tych więźniach, którzy teoretycznie no, dokonali rzeczy bardzo złych, albo... No nie tylko teoretycznie, panie Piotrze, bo i praktycznie tak, też. Tak. A więc tutaj z jakim nastawieniem ducha idziemy, z jaką motywacją? No pan Piotr wspaniale powiedział właśnie, że idziemy odwiedzić Pana Jezusa. Bo pamiętam, kiedy na początku jeszcze no, wolontariat, nikt nie wiedział, że coś takiego istnieje, idźcie do więzienia, no ale jak? To szalał, bandyci, tu, tego, my, nie kochany. To Panie Janie mówi o tym, nie pytamy o to, co ty zrobiłeś. Ty jesteś człowiekiem i cierpisz, bo w tym momencie on, ten więzień cierpi, niezależnie od tego, co zrobił, jakie tam nad nim są ciężary wiszą i jakie wyroki.
ale on po prostu jest cierpiącym. I w nim Chrystus, który kocha każdego i tego więźnia też, Chrystus nie cierpi. Skazany, a nie potępiony. To, co Ojciec Święty pięknie powiedział, że zapewne byłem świadkiem, będąc w Płocku na spotkaniu z Ojcem Świętym, właśnie powiedział, że jesteście skazani, ale nie potępieni. A skoro już Ojciec dotknął tego, to ja już pociągnę ten wątek, że akurat tak się złożyło w czasie wizyty Ojca Świętego. Miałem okazję być na Zamku Królewskim, gdzie były te najwyższe władze. Wtedy jeszcze Jaruzelski był prezydentem i tak dalej. No więc i widziałem, jak wszyscy ci no, słuchali oczywiście słów papieża, potem zdjęcia, no każdy tam się puszył, żeby stanąć przy papieżu i tak dalej. A potem byłem po tym Zamku Królewskim, taki na wysokich koturnach, właśnie w Płocku. Dzieci recydywiści siedzieli i obok mnie siedział dyrektor i czy oni z nami czegoś nie zrobią, bo nigdy tak nie było, żeby tylu więźniów naraz było bez odpowiedniej ochrony. Jeszcze papież. A tu jeszcze papież, to tam mogły się dziać różne rzeczy. I Ojciec Święty, ja nie mogę bez wzruszenia o tym mówić. Ojciec Święty wtedy wszedł właśnie między nich, tam zostawił te wszystkie obstawy, wszystko po swojemu to zrobił, a oni jak owce, baranki do Ojca Świętego tulili, całowali, dotykali Ojca Świętego sutanny. I on z nimi tam no, jakieś słowa zamieniał, ryczeli. Wielu z nich po prostu beczało, płakali jak dzieci. I mnie się wtedy przypomniały właśnie te słowa, że nierządnice wyprzedzą was do Królestwa Bożego. Ja myślę, Boże, to ci nasi oficjele, wszyscy tacy puszący się, no słuchali tego papieża, ale to tak nie widziałem, żeby specjalnie jakoś gdzieś poruszeni by tak głęboko. A ci ludzie tutaj z marginesu, o, rzeczywiście, kto to wie, bo to takie no, nierządnice. Nie sądzę, że... Tak. Jeśli chodzi o motywację, to jest tak, że nigdy nie przychodziło mi do głowy zastanawiać się, dlaczego tam idę. Po prostu zostałem zaproszony i od pewnego momentu zauważyłem, że jest to bardzo cenne spotkanie. To nie tylko, że może komuś imponować, że chodzę do więzienia. Tak naprawdę wielu z nas w ogóle nie akceptuje osób, które trafiły za więzienne kraty. Ale motywacja, która płynie, to tak jak zostało wskazane, przychodzę do Chrystusa, to znaczy, że muszę się pozbyć też obaw, lęku. To znaczy, że powinienem naprawdę pokonać siebie w tym kontakcie bezpośrednim. I to jest istotne, bo wtedy ta osoba, do której przychodzę, czuje, że to nie jest sztuczne, to jest naturalne, że jest ważny dla kogoś, że ktoś do niego przychodzi, pamięta o nim, pisze do niego jakiś list, wspiera go swoją modlitwą. To jest bardzo istotne i myślę, że dlatego też wielu wolontariuszy, czy duchownych, czy świeckich, jest dość oryginalnymi osobami, bo właśnie potrafią przełamać tą barierę i bez oporu uczestniczyć w spotkaniu, być po prostu towarzyszem tego etapu drogi człowieka, który trafił do izolacji. I oczywiście odkładamy na bok to, że są to ludzie bardzo różni, o bardzo różnej duchowości, zaniedbani religijnie, ale to jest też moment szansy. Szansy, którą paradoksalnie, którą daje więzienie i izolacja. Wy wchodząc w tamten świat, wchodzicie w inny świat. Znaczy wy jesteście z innej bajki, wy. W świat przestępstwa, nieraz przemocy, nieraz brutalności. No tak, nie, może ja przesadzam, nigdy tak. Nie doświadczyłem nic złego, jeśli chodzi o pobyt w zakładzie karnym. Ale bywało tak, że obciążenia, które były podczas spotkania, wywierały jednak jakiś wpływ na mnie i pierwszy oddech za murem więzienia brałem głęboki, taki rzeczywiście pełną piersią. Och, ja wyszedłem, ale oni zostają. I ten moment był dla mnie znaczący, że ten krok, no mur więzienia i w sposób symboliczny i niesymboliczny jednak rozdziela te dwie rzeczywistości, wolność i pozbawienie wolności. Czy łatwo się przebić, nie tyle przez ten mur, bo tam wejść, jak słyszymy, można za ten mur więzienny oczywiście, ale przebić przez ten mur, który gdzieś mają ci ludzie w sercach, w swoim życiu zbudowali. Czy łatwo jest się wam przebić z Bogiem, z Ewangelią i mówić tak, żeby docierało do nich? Jak to robić? Ja bym chciała powiedzieć, że nie ukrywajmy, że jesteśmy takimi herosami, że nas to nie przerasta nieraz, że już tak wszystko wiemy, co i jak robić. Czasem lepiej spontanicznie, ale z Duchem Świętym i w bojaźni Bożej pewno tę ewangelizację prowadzić, oczywiście z różańcem w ręku. Muszę powiedzieć, że na pewno
musi być ta świadomość w sercu i w głowie, że robimy to dla Jezusa. Bo oprócz tego, że wymaga to na pewno w jakimś sensie troszeczkę pokonania siebie, to też trzeba ofiarować nieustannie swój wolny czas. Wolny, my nie mamy etatów. W związku z czym, jak naszemu bratu Janowi, którego pozdrawiam, chciałam wcisnąć kolejny list do odpisania i tak widzę, że się nie bardzo z tego cieszy, to ja mówię, Jan, ty to robisz dla Jezusa. I wtedy mówi, a no to tak dotarło. I to, co robimy, oczywiście zdarza się, że duża grupa, różnie wyglądają nasi bracia, są wspaniali, ale wiadomo, że trochę przeszli i no ta grupa, która nie zawsze jest taka już uformowana, bo jest rotacja przede wszystkim, nie? I tak jakby człowiek chciał zawołać głośno, Panie Boże, ratuj, co my teraz im powiemy? Ale się okazuje, że jeżeli przychodzimy dla miłości Bożej, bezinteresownie, podzielić się swoją wiarą, wziąć tą gitarę, zaśpiewać, śpiew też bardzo wprowadza dobry nastrój, i modlitwa uwalnia. Okazuje się, że są tak bliscy, że potem człowiek w domu gotuje obiad i przez 2 tygodnie ma w głowie Koronowo albo inne miejsce. Także oni są naprawdę naszymi braćmi. Wychodzą na wolność dzisiaj w katedrze. Był z nami Tomek, który wyszedł kilka dni temu z Toruńskiej, właśnie recydywista. Młody chłopak, wspaniały, takie Pan Bóg mu skrzydła przyczepił. Będziemy go chyba nagrywać oczywiście tak dla siebie. Wspaniałe świadectwo. I myślę, że takich relacji może nie miał ze swoją rodziną jak z nami. Dla nas jest kimś tak bardzo bliskim i nie tylko on. Wiemy, że się dziecko urodziło i tak dalej. Tak jest. Wejdę w słowo. Halo, prosimy bardzo. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy? Ja chciałam powiedzieć, że do niedawna właściwie, bo do 2 maja zmarł mój mąż, ale był to właśnie jeden z więźniów, gdzie go poznałam w młodym wieku, też mam po prostu tak nazbierać dużo dobrych uczynków miłosierdzia, a miałam możliwość, bo znałam takiego lekarza, który chodził właśnie do więźniów i tak się zaczęło od pomocy różnych paczek, potem listy, to krzyżyk. Potem pracował niedaleko na budowie, poznaliśmy się lepiej i po prostu odwiedziny, przynoszenie takiego, no może dobrego słowa. Był też dosyć dużym wyrokiem i po prostu samo to, jak czytali te listy, nawet naczelnik w Kielcach, więc on sam napisał do mnie, że się po prostu tymi listami nawraca. I po prostu nie wiem, czy on jeszcze tam pracuje, ale jak słyszą wszyscy, to chcę powiedzieć, że właśnie nie wszyscy są tacy rzeczywiście straszni. Mój mąż no, chodził potem no, na jakiś czas, przyjeżdżał na przepustki, potem po prostu wzięliśmy ślub. Mamy 3 dzieci, w tej chwili mam już 4 wnuków. Mąż no całym sercem po prostu zwracał się potem do Boga, nawrócił się, chodził do kościoła. Chcę tak po prostu to wszystko skrócić. I mimo takiego strasznego wyroku, chociaż ludzie się potem śmiali, dokuczali, że może lepiej jakiś rozwód, bo też było nie tak łatwo, no miał trudny charakter, ale później sobie nieraz tak myślałam, gdzie on by skończył po prostu, gdybyśmy się tak nie poznali, gdyby po prostu dalej tak trwał w tych złych czynach, ciągle w tych więzieniach, jakby po prostu skończył swoje życie. A tak to chodził do kościoła, miał po prostu był chory, już miał silną astmę. I 2 maja w ubiegłym roku odszedł do Pana. Przed śmiercią jeszcze jakieś 2 lata po prostu rozmiłował się w ojcu Żarbelu. I taką mam ufność dzisiaj. I ta wasza po prostu, no, mylę się po prostu, bo jestem w takim trochę w szoku tego wszystkiego. Tak nieraz sobie myślałam, Boże,
no, takiego więźnia, gdzie ta jego dusza po tych wszystkich takich różnych tarapatach. Ale po prostu ta wasza audycja mnie dzisiaj tak umocniła, że cieszę się po prostu, że mogłam wziąć udział w takim czymś właśnie, że przeżyłam przeszło 30 lat z mężem takim, gdzie widziałam jego nawrócenie. Byłam przy jego śmierci, jak odchodził, jak po prostu z Jezusem krzyżyk miał w ręce i po prostu jak się modlił. I po prostu jestem to szczęśliwa, że z Bogiem pojednany odszedł do Pana. Naprawdę. I to życie, no, nie było tak od razu, że tak po prostu był, chodził tak od razu do kościoła, że od razu się tak modlił. Ale to wszystko stopniowo po prostu tak go nawracało, a najwięcej to po prostu jeszcze to mnie cieszy, że tak się rozmiłował, rozkochał się w ojcu Szarbelu. Codziennie Sofio, też jak mąż miał na imię? Kazimierz. To obiecujemy modlitwę za pani męża dzisiaj. Na koniec naszych modlitw przy komplecie. Z całego serca za wszystko. I dziękuję, że po prostu może nie wszyscy rzeczywiście są tak, żeby ich no, stracić, żeby źle o nich mówić, że jednak jak się włoży jakiś czyn, jakąś pracę, to no, myślę, że po prostu jest szczęśliwy w niebie. A jak nie, to może wkrótce będzie. Pani Jezus dał nam przykład. Dziękuję. Szczęść Boże i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo, Panie Sofio. Szczęść Boże. Walka o kogoś, kto jest w więzieniu. Tutaj piękny przykład miłości żony. Nikt nie może zakładać, wchodząc tam za mury więzienia, że przychodzi i spotyka się, no właśnie, z kim? Ze złoczyńcą. Zakłada, że spotyka się z człowiekiem, który dostał ten czas od Pana Boga i teraz w różny sposób może go wykorzystać. Za którego umarł też Jezus. Więc każdy z nas wchodzący tam, czy jako kapelan, czy jako wolontariusz, nie może założyć czegoś złego. Zakłada się, że chcę być pomocny, chcę być tym narzędziem, które może tutaj Pan Bóg wykorzystać i pomóc człowiekowi, który chce swoje życie zmienić. Jeżeli realnie popatrzymy na to, co robią więźniowie, albo potem na wolności, co robią, to uznamy to, że przez większość czasu robią normalne rzeczy, które każdy z nas robi. Przestępstwo jest tak czasowo rzecz biorąc, tylko ułamkiem tego czasu, w którym on no, zszedł na złą drogę, zrobił, są różne motywy. Są różne kontakty, czasami te kontakty są trochę szersze, ale generalnie życie więźnia to jest takie samo życie jak nasze. Też robi to samo. I to, co ta pani opowiadała, no to właśnie jakby wzmocniła, podała rękę, znalazła no, tą dobroć, no, tą miłość w tym związku. I jest to jeden z głównych motywów, który sprawia, że nawracają się recydywiści, czy więźniowie, którzy są troszkę z dłuższym stażem. To jest ważny motyw. Oni doznali już największej biedy, doznali więzienia, które sieje pustką duchową i nagle odkrywają, że ktoś im podaje rękę, że oni na coś zasługują. I ta pani no, swoją miłością, a no, dała temu człowiekowi ale radość. Też, no, musi mieć świadomość, że powrót do przestępczości to jest na poziomie 60%, więc my docieramy do tego grona ludzi, którzy przede wszystkim chcą się z nami spotkać. To jest wszystko bardzo no, oparte na dobrej woli, zdecydowanie. Ta skala zapotrzebowania niejednokrotnie przekracza możliwości tych, którzy tam przychodzą. Ale dzięki temu, że potrafimy, chcemy, możemy, propagujemy tą ideę, to cały czas jest szansa na to, żeby ten pobyt w więzieniu był na plus. I tutaj
nie odrzuca się nikogo, ale jednocześnie mamy świadomość, że z wszystkimi pracować się też nie da. Ale ci, którzy przychodzą, którzy oczekują wsparcia, którzy otwierają się, to z pewnością mogą się spotkać z ludźmi dobrej woli, ludźmi przenikniętymi duchem modlitwy, ludźmi, którzy rzeczywiście chcą coś dobrego dla nich zrobić i coś im dobrego też zaproponować, żeby to był moment jednak przemiany. Może jeszcze ilustracja taka tego, co ojciec mówił. Ja byłem zaskoczony, w kancelarii siedzę, jak pani przychodzi starsza metrykę dla swojego wnuka, no metrykę na ogół się zainteresowany wydaje, a wnuczek, nie, on nie przyjdzie. Ale ja mówię, a dlaczego? Bo on, proszę księdza, i tutaj uważajcie, bo on, proszę księdza, na szczęście jest w więzieniu. Ona nie wiedziała, że ja się więzieniami zajmuję. Na szczęście, ja mówię, co pani mówi? Jak to na szczęście? Ja mówię, proszę księdza, bo to był w ogóle łobuz taki, że coś okropnego. I on do kościoła nigdy, ja nie mogłem tam napędzić, a w ogóle mówię, teraz mogę księdzu pokazać, jak on pisze do mnie listy. On mnie nawraca na wiarę Chrystusową i o Panu Jezusie pisze. Przygotowuje się tam do bierzmowania. Właśnie ksiądz kapelan, świeccy, tego chłopaka młodego po prostu 180% zmienili zupełnie. Także on teraz tę babcię nawraca i jej tam zwraca uwagę, jak ona ma Pana Jezusa kochać. Mamy telefon, odbierzmy go więc. Halo, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja takie krótkie, tylko małe pytanko, czy w trakcie... A możemy Pani imię poznać jeszcze? Agnieszka, Północna Polska. Bardzo proszę. Czy w trakcie tych nabożeństw, modlitw, mszy, w związku z tym dniem dzisiejszym, czy modlicie się na przykład za ofiary tychże przestępców? Bo one chyba też wymagają jakiegoś wsparcia duchowego, bo są w tragicznej sytuacji. Ja bym chciała powiedzieć właśnie... Dziękujemy Pani Agnieszko. Można? Bardzo proszę. Chciałam powiedzieć, że akurat miałam możliwość poznania takiej sytuacji z obydwu stron, ponieważ znajomy syn został uduszony przez sąsiada. Było to kilkanaście lat temu w Bydgoszczy. I miałam okazję przez dłuższy czas towarzyszyć tej osobie, widzieć ból tej matki i to, co się działo z tą rodziną. Jej reakcję na postawę tego przestępcy w sądzie, kiedy tam kombinował, nie przepraszał. W ogóle było to takie doświadczenie bardzo trudne. Widziałam wszystkie miejsca związane z tą śmiercią i tak dalej. I potem nawet raz ta właśnie Mariola była z nami w więzieniu, dawała świadectwo. I też mam świadomość, że spotykamy się z ludźmi, którzy taką i inne krzywdy, może większe jeszcze, no, uczynili. No i bym powiedziała tak, na spotkaniach bardzo często przywołujemy takie sytuacje w modlitwie właśnie za zmarłych, za ofiary, które naszych czynów, żeby mogły zadośćuczynić za tych, co żyją i nie żyją, bo ci, którzy zostali skrzywdzeni właśnie przez przemoc i tak dalej, to często te rany trwają dalej. Wydaje się często, że jak już nie ma tej osoby, bo została w jakiś sposób no, zamordowana, zginęła, kara odbyta, jakby nie ma tematu. Te rany w tej rodzinie trwają i staramy się wzbudzić taką empatię, żeby zaczęli trochę też patrzeć właśnie oczami rodziny, tym, co taka dana osoba czuła i Bóg miał plan wobec niej, żeby też... Właśnie tak samo dzisiaj tutaj Tadeusz na spotkaniu z Tomkiem uświadamiał mu potrzebę dziękczynienia i wynagrodzenia. Może dzisiaj akurat w katedrze nie było tej intencji za ofiary, ale ona się bardzo często pojawia w więzieniu właśnie po to, chociaż jest bolesna, żeby Pan Jezus te rany odnaleźć, bo ofiary są po obu stronach, prawda? Ten, który idzie na ileś lat, to jest też jakby ofiarą, ale też, żeby Pan Jezus te rany potem leczył. Czy podejmuje potem jakąś próbę, nie wiem, wynagrodzenia za zadośćuczynienia swoim ofiarom, ich bliskim, tego, co uczynili? Znam jednego człowieka, Grzegorza, którego pozdrawiamy Ciebie, Grzesiu i Basiu, który rzeczywiście poprosił, żeby napisał prośbę o przebaczenie i na spotkaniu naszym w więzieniu prosił o pomoc, żeby to upublicznić. Było to na naszej stronie internetowej, na Jasnej Górze podczas apelu czytał. Kiedy przepraszał Boga i Matkę Najświętszą za siebie i za innych, no bardzo ładne, takie głębokie przebaczenie. Natomiast no, wiadomo, że nikogo się nie wskrzesi. Natomiast on wszystkich skrzywdzonych, okradzionych
w jaki sposób rękę podawał. Tak samo rękę podawał, jakbyś podał ten album, Przemku, który chciałeś, żebyśmy wzięli. Autor tej książki, Kazimierz Pawłowski, już świętej pamięci, wspaniały człowiek, gigant duchowy, z którego inspiracji, którego świadectwo spowodowało właśnie zaiskrzenie takie, że powstały te wspólnoty takie cykliczne w więzieniach, one się nazywają Arka. I właśnie on, gdzie w Świnoujściu były jego zdjęcia w restauracjach, uwaga, złodziej nie obsługiwać, wołać policję. Po nawróceniu, kiedy kupił adres taniej Meliny, długi temat u Leszka Podoleckiego, prezes Fundacji Świętego Brata Alberta, i poszedł, trafił do właśnie domu Świętego Brata Alberta i mówi, modlą się, tak dziwnie się zachowują, ja taki porządny złodziej tu nie pasuje, ale Pan Bóg go tam przerobił. W kaplicy otrzymał łaskę miłosierdzia, talent malowania obrazów. Finał był taki, że po jakimś czasie, pokażę tylko, bo tu są jego obrazy, album w języku polskim i angielskim, no w ogóle, że on takie coś wykombinował, żeby jeszcze to opublikować, zawiózł na zjazd do Toronto, bo są co 4 lata zjazdy w Toronto, ponieważ bractwo jest w strukturach międzynarodowych. I po pewnym etapie nawrócenia okazało się, że on zamówił mszę świętą za wszystkich poszkodowanych. Jedna osoba tylko nie przyszła. Także, no bym powiedziała, błogosławieństwo Jana Pawła II i 3 albumy. Mamy jeszcze telefon, odbierzmy, to już będzie ostatni telefon w tej części naszych rozmów. Halo, bardzo proszę. Halo, witam serdecznie. Mówimy z Warszawy. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić, tak tylko chciałem pokrótce powiedzieć, żeby nikomu nie zabrać, nie wybierać czasu. Prosimy troszkę wolniej, bo bardzo słabo Pana słyszymy i niewiele rozumiemy. Halo, teraz jest lepiej? Tak, bardzo proszę. Tak? Słuchamy. Więc ja tylko chciałem powiedzieć, tak właśnie tutaj wszyscy co mówimy, że nikt nie jest skazany, że to mógł być, ja też wiele razy powtarzam, że to mógł być jakiś jeden czyn, który człowiek popełnił po prostu. O tym wyraźnie też mówi ksiądz, który prowadzi taką, on to właśnie ładnie określa, taką więzienną parafię, ksiądz Tomasz, mówią o nim dziki, w Zamościu. I też właśnie pokazuje, jak ludzie nawracają się i jak swoim życiem już po wyjściu mogą świadczyć jakby na Ewangelię i tak dalej. Więc jakby to jest też, co dzieje się właśnie w tych murach więziennych, więc to jest jedna z takich wartości, które możemy jakby uzyskać nawet patrząc na nich, prawda? Że mamy łaskę nie będąc, prawda, w murach więziennych i możemy za nich się modlić. Więc to tylko tyle, co chciałem powiedzieć. Tak, bardzo dziękujemy, Panie Tomaszu. Drodzy Państwo, mamy jeszcze 3 minuty, a więc czas na krótkie jakieś podsumowanie. Tutaj Pan Tomasz nam dał piękne świadectwo. To, że tam, gdzie grzech, tam się rozdała też i łaska. Ojcze. Witoldzie, ja chciałem, przepraszam, jeszcze taką rzecz bardzo ważną, tak jak... Ale Panie, to już bardzo króciutko, tak, bo czas nam już wiem, się kończy. Proszę mi kalendarza nie pokazywać, Ojcze, skończę w sekundach. Więc z Anią, jak ewangelizujemy, jest bardzo ważna wola przebaczenia. To jest nieodłączny warunek sine qua non, żeby postąpić na drodze zbawienia. Natomiast zadośćuczynienie w różny sposób prosimy i tak rzeczywiście się dzieje. I już ostatnia taka moja uwaga. Ja wiem, gdzie wchodzę, ale chcę braciom i siostrom, którzy oglądają, nawet ci, którzy może będą oglądać w internecie, że jeżeli chcą Państwo spotkać, może nie wszyscy, ale bardzo dużo ludzi o wrażliwym sercu, więźniów płaczących, którzy chcą się nawracać i czekają tego nawrócenia jak zbawienia. Może nie wszyscy, tak jak powiedziałem, ale rzeczywiście tego nie możemy zaniedbać. I ostatnia już taka naprawdę, ostatnia uwaga. Tak jakbym, Ojcze Witoldzie, prosiłeś o datę 89 i padały te rzeczy. A ja tak przypomnę, że od kiedy święta niezwyciężona Matka Kościół zaistniała, to już bractwo więzienne bardzo dobrze funkcjonowało i będzie po przyjście Chrystusa funkcjonować. Podajmy jeszcze może kontakt do Państwa, jakiś telefon, gdyby ktoś chciał dołączyć, tak, może do... Telefon 531 577 585. I raz jeszcze? Jeszcze raz, 531 577 585. Mamy stronę internetową i mamy konto na Facebooku. Nie wiem, czy na pasku nasz adres strony się pokazuje, jeśli nie. www.bractwowiezienne.bydgoszcz.pl. Chciałam tylko powiedzieć, że przestępca, który dawał świadectwo, niestety, jak to mówią, 3 głowy na sumieniu. Kiedyś zapytałam, co tak naprawdę człowieka może zmienić? On odpowiedział,
nieoczekiwane dobro. Czyli miłosierdzie. Dobrze, że jesteście wy, którzy to dobro siejecie tam, gdzie go najbardziej potrzeba. Dziękuję bardzo za przybycie księdzu prałatowi, infuatowi, przepraszam bardzo. No właśnie. Ojcu Janowi Dyrzydariuszowi Polowi, których też żegnamy niestety, ponieważ już w drugiej części z nami nie będą. A my spotkamy się jeszcze w drugiej części naszych rozmów o 21.30 w Radio Maryja. Więźniów odwiedzać, o tym dzisiaj rozmawiamy i do tego dzisiaj Państwa, do tych rozmów zapraszamy. A teraz za uwagę już bardzo dziękuję za przybycie naszym gościom, Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielica. Teraz i zawsze.